Chciałem z tym ulega. Dzisiaj gramy World of Tanks. Dokładnie. Seria jednak nie upadła. Coś wam dzisiaj pokażę. Pokażę wam, jak się szybko rozwijam. O. Po pierwsze, że zrobiłem Czecha. Tutaj sobie tego. Moja pierwsza M-ka na sztugu. Dokładnie. To jeszcze. Dokładnie. Raz się nim przejedziemy. Mam czerwony stat na nim. A w ogóle sobie pobrałem XVM-a. Ładnie wygląda, co? Zagrajmy nim na pierwszy ogień. Czekajcie, nie bierzmy tej ropy, bo ona się uzupełnia co każdą bitwę. Gaśnicę dam. Nam ta ropa mi zżera tylko 5000. Dobra, i zobaczmy, jakie będzie spanie. Dobre. Lepsze mogło być, ale dobre jest. Dajmy spokój. Specjalnie dla was o 5 rano wstałem, by nagrać odcinek. Wyjeżdżam dziś z Bełchatowa. Więc dlatego. Dobra. 1000 metrów ma mapa. Jak widzicie, tutaj możemy zobaczyć, która drużyna ma więcej HP i tak dalej. Ile nasi sojusznicy mają HP i tak dalej, i tak dalej. Na tym też już trzeba zacząć strzelać z hajków. Bo tutaj, no, penetracja nie ta. Ta penetracja 121 czasami nawet w 9 tierze nic nie daje. Więc trzeba już zacząć strzelać z hajeków. I przy okazji się już nauczyć z nich strzelać. Bo na Oniku pewnie spędzę tyle samo czasu na OI, co na OI Experimental i na OI łącznie. Może nawet więcej, więc przy okazji się nauczę jeszcze strzelać z tych hajków. Oj, widzicie? Wieżyczki nam ograniczają, puszczanie działa. Ale jak już tutaj tak ustawimy sobie dział na środek, to już nie jest taki lat. Dobra, ten Chrysler K. Lol, prototyp w ogóle nie trafił. Dobra, przepraszam, że byłem tak przez chwilkę cichutko. Musiałem się skoncentrować na grze. Dobra, jedziemy dalej.
Kurczę. Latają takie kalafiory, bo słabą załogę mam. Dobra, przejdźmy szybko tą łopatą na przestrzeń. O Jezu. Dobra, właśnie mówiłem, słowo to wychodzi. Tym oni. Dobra, jak widzicie, tutaj na sztubu sobie zrobiłem mękę powód. Dokładnie, dowódca kobieta, bardzo dobra. Strasznie dobra. Mka, kurczę, na sztubu. Przyjedziemy się jeszcze tym koleżką, bardzo fajny. Zrobię na LTWZ 39, bo ten czołg jest taki świetny, że jego nawet nie można sprzedać. Zobaczycie zaraz czemu. Losowanie max do czwartego, maksymalnie do czwartego tieru. O, widzicie? Tutaj brakuje po jednego gościa. Napiszemy, że LOL 14 na 14. Widzicie, jak... Widzicie? Tutaj ma taki magazynek. Trzy pociski. Zobaczycie, jak on może być szybko wywalony. I zobaczycie, jak się szybko ładuje. Sześć sekund na jeden magazynek. Przeładowany. Szybki, co? Czech 10 poziomu jest taki sam. Magazynek co prawda nie ładuje tak samo szybko, ale również szybko. Jak na swój poziom, to ładuje teoretycznie tak samo. Bo przecież nie może ładować 6 sekund. Zadawać 200 obrażeń na strzał na 10 tierze. Bo tutaj te obrażenia z magazynka to średnie. To jest o 20, ale to średnie. Helce już był spotowany. O Jezu. Mam picia co sobie. To słabo. Jestem 2 medium. W następnym odcinku myślę, że się przejedziemy już ugiem. W tym odcinku też chciałbym się przejechać M2. Też całkiem fajny czołg. Bardzo przyjemnie się nim jeździ. Co za retard do swojego strzela. Zobaczcie. Kurka. No. O nie, M2. To mój błąd w sumie, bo to ja się tak myliłem. Nie mogę opuścić, to co jest? No i czeskie dźwięki sobie w ogóle włączyłem. Tak więc jedziemy M2, nawet jeszcze oni nie wrócił z bitwy. Dobra. No to jedziemy M2-eczką. Tak jak już mówiłem, sztugiem się przejdziemy w następnym odcinku. Chociaż jak ta bitwa szybko minie, to się nawet dzisiaj wyrobimy. Przepraszam. No ile jeszcze na tą kolejkę będę czekał? No. Dobra, jest okej.
Tylko pytanie, gdzie jechać? Bo mój czołg jest chyba za bardzo opancerzony na mordownię. Wieżę chyba też na słabą. Chociaż mogę pojechać, żeby grać na wieży, bo zobaczycie zaraz, jakie to ma opuszczanie. No, jak widzicie, dość spore. A zobaczcie, jak łupnie. No i ten rosyjski taki karabinek, ten co tam jest, to ma pociski ogonkowo-burzące. Jak ja z tego strzelę, to takie... Nie ładuję tak szybko, bo tyle co magazynek Czecha. Ale jak już łupnie, to zaboli. Czasami nawet potrafi rozwalić takie OT-40 na strzał. Dobra, to jest miejsce do grania na wieżę, jak widzicie. Jak widzicie, wyszło pięknie za 100. A murak. Pięknie weszło powyżej średniej. Dobra, zniszczony. Możemy jechać dalej. To tutaj to ja się nie dziwię, bo w jarzmu to on by mnie nigdy nie przebił. W ogóle gdzie ten T-127 wjechał? O fuck. Zjechał się. What? Co to ma być? Dobra. O, już widzicie. Mamy 418 WN8. O, fuck. 418 obrażeń, przepraszam. Co znaczy, że mamy niebieskie WN8. Widzę, że zdążymy się jeszcze sztugiem przejechać. Może zrobimy jakiś dobry wynik sztugiem. Jedziemy. Wynikami się tam nie interesujemy. Ja tylko chcę mieć dobre staty i tyle. Nie wiem, czemu ten XVM mi nie pokazuje staty graczy, ale okej. Kurczę, na Ishime z Orfeu jest taki problem, że ja nie mam gdzie pojechać. No jedyne, gdzie mi pozostaje pojechać, to na tory. Bo na środku to, jak ja stanę w okienku, no to zdejmą mnie pewnie od razu. No a tam do tej stacji kolejowej może sięgnąć Arda. Chociaż, że Hummel i tak się pewnie, M41 się i tak pewnie skoncentruje tam na górze. Więc myślę, że jednak pojadę w okienka. A 8 to ja nie chcę jechać, bo tam może pojechać K85. Dobra, słuchajcie, ja tak się pokazałem, że ja kompletnie nie pamiętam tych wszystkich policzek na tym Kunelsdorfie. Dobra. Na szczęście przeżyłem. Kurde, muchy, zostaw mnie. Dobra.
Tylko pytanie, czy stawać w górnym, czy w dolnym okienku. Zobaczmy, jakie to ma opuszczanie. Całkiem dobre, możemy na górze stanąć. Chociaż lepiej na dole. O, widzicie, tutaj też tak pojechał na środek. Jego nie widać. Kurczę, no. O. Ale miałem okazję, no fuck. Dobra, to jest urok sztuga, czasami też może można coś tam podbijać. No i przegapiłem okazję do tego. No i do widzenia. Dobra, wiecie co, ja się już z wami pożegnam. W każdej bitwie zostaliśmy zniszczeni, więc słabo nam poszło w tym odcinku. No słuchajcie, no ja rano wstałem wcześniej, no i to co się dziwić, to... Więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, pa pa!